Cześć wszystkim, z tej strony Bombel dla Poker Break. Zapraszam Was na kolejny stream z serii Step by Step. Uczymy pokera od podstaw. Po raz kolejny moim gościem jest Dybek. Witam serdecznie. Gramy na dwóch stolikach na BetSafe, które przed chwilą odpaliliśmy. I co? I lecimy z tym. Król 8, pas chyba, nie? Czy to jest na takiej wczesnej pozycji za słaba tak. ręka? Tak jest. No, 10-4 też spasujemy. Tak jest. No ja już wcześniej nie rozmawiałem z Bomblem, wy pewnie nie słyszeliście, mianowicie o tym, że trochę rąk zagrałem ostatnio. W sensie się jakby zebrałem w sobie, bo wcześniej miałem tak, wiesz, tu coś sobie wejdę na jakiś tam inny ten, pogram jakieś turnieje, ale tak wiesz, te free role ostatnio tak siekałem, ale w końcu tego kasza siadłem na jakąś taką sesję, że wiesz, włączyłem tam Facebooka, jakieś inne takie rzeczy. Czekaj chwilę, król 3, chyba spasuje, też za wczesna pozycja. Zdecydowanie. No i sesja, fajnie mi się grało, nie ukrywam. Też bez hada też również dzisiaj gramy, niestety jeszcze się nie udało tego ogarnąć, ale następny raz obiecuję, że już had będzie, będziemy z niego korzystać na pewno. 5-3 też spasuje, bo to jakieś dziwne podbicie. Słabe ręce póki co jakieś takie. Ale spokojnie. Tu już 6 centów się udało, chyba jakiegoś tego, jakąś martwą pulę czy coś, o znowu coś tutaj. I achievement! Tam achievement jest. Możesz wstawić sobie na Facebooka. Rejsniemy to za 8? A z 5 Wiesz co, jeśli już to za 12. To jest takie close, można to rejsować, nie trzeba. Ja bym chyba to odpuścił, mówiąc szczerze. A z 5? No dobra. Nie mam statystyk, no. No dobra. Okej, tutaj spasujemy oczywiście do match 4. No, gdybyśmy mieli trochę więcej statów, to można by tam, wiesz, wtedy próbować na przykład jakichś blefów przez jeden street, dwa streety, później posłup, coś pokombinować, ale tak bez statystyk trzeba wygrać to bardzo, bardzo fit or fault i to nie byłby zbyt dobry pomysł. Dobra, 10-2 też odpuszczę. Dokładnie. Siemanko wszystkim. Znaczy ja muszę przyznać, siemanko, że w tych moich grach, w tej sesji, jako takie gry, wiesz, na zasadzie nie do showdownu, to mi szły, w sensie pula rosła, zwycięstwo, jakby czuć było, że tam wiesz, tu pół euro, tu jakieś 30 centów, 20 i to tak fajnie się wygrywało, faktycznie. No ale suma summarum gdzieś tam na końcu się z kimś zestakowałem, no jakiś tam wiesz, as król kontra król, no i do widzenia, nie? No ale wiesz, to jest tak jak ci mówiłem, że przy 200 rozdaniach, czy 300, czy jakoś tam wszystko się może zdarzyć tak naprawdę. Wiesz co, to podbijemy, bo jesteśmy de facto na cutoffie. To 12 wjeżdżam. Tak jest. Wiesz, na tak mojej próbce wszystko się może zdarzyć. Tak naprawdę, dopóki się nie rozegra jakiejś konkretnej ilości rozdań, chociażby te 10 tysięcy. A ile jest według ciebie? 10 tysięcy to powiedzmy... 10 tysięcy to jest takie absolutne minimum, żeby stwierdzić, czy w ogóle potrafimy jakkolwiek grać w pokera, ale realny win rate można zacząć tak oszacowywać gdzieś przy 50 tysiącach rozdań. Aczkolwiek nawet po takiej próbce ten wynik może być zakłamany, no bo już miałem w swojej karierze taki okres, że przez 150 tysięcy rozdań przegrywałem, a następnie przez 60 tysięcy rozdań miałem 15 big blindów na 100. Więc no, to są takie swingi się zdarzają, nie? Ja przy okazji chciałem sprawdzić, czy gdzieś statystyki pokazują, ile się rozdań rozegrało, ale chyba nie ma tutaj, jest tylko jakieś procentówki. Nie wiem, czy w tej tutaj. Wiesz co, no jak sobie odpalisz hada, później zaimportujesz te ręce, jeśli one się zapisały. Właśnie ja to liczę, że te ręce gdzieś odszukam, te zagrania, które akurat grałem. Tu 7-2, 7-3 to też tego nie będę grał, no, raczej. To sobie odpuścimy też 10-6. No dokładnie. Na razie tak suchutko bardzo, bardzo. Dobra, odwalimy sobie opcję, bo ten czat nas kompletnie nie interesuje. I grałem na początku na dwóch stołach, potem dołożyłem trzeci. Przed czterema się na razie jeszcze wzbraniam, bo... Dama 7 można stealować za 12. Myślisz? Tak, to jest trochę lepsza ręka od S5 wbrew pozorom. Tak? Bo, znaczy, porównywalna bym powiedział. No. Ja bym to podbił. Po prostu chodzi o to, że ta siódemka częściej będzie tą środkową parą, którą będzie można spokojnie grać przez check call na flopie, niż w przypadku posiadania S5 ta piątka. To piątka nieco rzadziej będzie tą środkową parą. Nie? Gramy check. Tak, takie dama 7 można próbować stealować, ale to jest taka absolutnie najsłabsza z dam. No i koleś wrzucił niedużo. Tak, 5-4 raczej spasujemy. Zdecydowanie. Na batonie, natomiast tutaj koleś zagrał za 4, co powinniśmy to kolnąć tylko? No chyba tak, ja bym to chyba sprawdził. No. Nie, tak. Masz jeszcze backdoor flash draw, nie? Już nie mam. No już nie masz, niestety się zamknął. Już backdoor się poskładał, ale... Wiesz co, no myślę, że gdyby teraz ktoś ponownie uderzył, to już byłby dobry moment, żeby spasować. Okej. Okay. Natomiast tu gramy za
16. No właśnie za 16, no dokładnie. Dobrze, no dobrze tutaj Mamy sobie. tutaj jakiś link? O, jest Nie. jakiś deadline, to on tutaj. On wszedł po prostu tylko do gry, nie? Z tego co widać. Zresztą on chyba grał, zrobił sit-out i wrócił do gry, jakby. Co robimy z tym 3-9? Ja bym to chyba podbił. To nie, pytanie, w sumie nie, w sumie nie. Ja bym zagrał check, check folda bym zagrał. Dokładnie, bo check, ten as walet jest groźny, ósemka jeszcze jakaś doszła teraz. Możemy w sumie to udawać. I teraz pytanie, czy gramy dama 10? Chyba trochę za duże to przebicie, żeby tutaj próbować jakoś grać. Ja bym to spuścił po prostu. Dobra. Natomiast tu gramy check do sprawdzenia? Tak. No wiesz, jak ma asa waleta, to ci tak nie odpuści, nie? No miał... Też miał dziewiątkę i spoko. Ok, fold, 8-3. Tak jest. Trochę też powiem szczerze, że ostatnio poczytałem sobie o autach i podocach, w sensie starałem się gdzieś tam w głowie ułożyć sobie, jeżeli masz daną ilość autów, jaki jest twój stosunek, ile razy siądzie ci tak naprawdę dana ręka. No. Czekaj, sfoldujemy dama 4. Tak jest, trochę za słabo. I gdzieś chyba w okolicach 9-8 autów jest 4 do 1, czy tam 1 do 4, w sensie raz na 5 zrzutów chyba ci tak matematycznie plus minus to wychodzi, jeśli nie mylę. To jest coś takiego. Tak, znaczy wiesz co, ja najbardziej lubię liczyć sobie po prostu na podstawie tego, ile masz autów, mniej więcej oszacować swoje equity, czyli szanse na wygraną puli. No bo to masz, equity też czy niekiedy, właśnie. Jeszcze niekiedy jest tak, że masz jak część autów, ale nie wszystkie auto muszą być czyste, nie? Na przykład jeżeli masz, a to może zaraz. Zaraz, właśnie, te zagrajmy. Te ósemki co? Ja bym to chyba spasował, nie wiem czy to nie jest za słabe w tym Nie, momencie. Co ty, nie można tego pasować. Aha, ojej, ja tutaj widzę to tutaj jest 2 Olin. Euro. Tak, to jest Ole. No to zdecydowanie. Ja po prostu tutaj się Nie, zawiesiłem. Nie, nie, dwunastki to bym grał pewnie, ale tak. Byłem Dobra. Trochę zdziwiony. Natomiast as 2 chyba też odpuścimy, nie? Tak. No i tam czytałem, że generalnie stosunek autów jakiś wychodzi i pod oczy, że ten stosunek musi być chyba. A to jest takie moje zdanie, trochę za bardzo sobie komplikowane. Ale to jest strasznie matematyczne. W sensie powiem szczerze, że to czytałem kilka razy z tego względu, że ja to rozumiem, jeżeli to raz przeczytasz, nie? To żeby to zrozumieć. To jest to bardzo proste, to jest jasne i logiczne, ale żeby realnie w grze sfolduje 10-4. W grze, żeby to stosować, to trzeba to kilkukrotnie jakby na przykładach powtarzać, żebyś to miał jakby zbicia trzastą, nie? W sensie takim, że no, widzisz, dokładnie. Że masz tyle autów, a tyle, że to masz między innymi tyle, taki stosunek, ile razy ci siądzie tak naprawdę no, dokładnie. Ręka. To jest bardzo przydatne generalnie, bo jak będziesz sobie tak to ćwiczył. Tak, staram się to właśnie to robić. Z czasem przy każdym rozdaniu, które będziesz grał, będziesz się zastanawiał, które na przykład karty na ternie są dla ciebie dobre, które są średnie, a które są dla ciebie bardzo złe na przykład. Tak nie? Jest, okej, 8-5 odpuszczę. Tak jest. No bo o zasięgach też czytałem, tylko nie ukrywam, że wydaje mi się, że z zasięgami jest w pokerze trochę tak, jak z zasięgiem czy z equity? Nie z equity, z zasięgiem. W sensie jakby wyczuwanie, co tamten twój przeciwnik może mieć, no bo zasięg jest potrzebny do tak naprawdę equity chyba obliczenia, nie? Z tego co zrozumiałem, tak. Dobrze. Dama 6 odpuszczę. Tak jest. Na razie sucho strasznie te karty. 7-3 też odpuszczę. I mam wrażenie, nie grasz może na gitarze, bo coś takiego. Nie. No bo na gitarze jest ważne tak zwane bicie, w sensie ten ruch ręką, czy masz mieć w dół, czy w górę. I tego jakby czytając tak jak akordy, nie jesteś w stanie się nauczyć, że akord A jest tak, B i tak i tam dalej. Musisz to zacząć jakby ćwiczyć i praktykować, to samo wejdzie ci w życie. I mi się wydaje, że z biciem w grze na gitarze jest tak samo właśnie jak z zasięgami w pokerze. W sensie z czasem grając jakby zaczynasz czuć, że okej, koleś w tym momencie zrobi call, czy zrobi no, przebicie. Tak, zaczynasz tak. Czuć takie, że wiesz, jednak może nie ma, nie wiem, 7-5, tylko jednak na przykład ma król 10 i w tej sytuacji przebiłby tylko z taką ręką, nie na przykład ze słabszą, nie? No i na razie ktoś jeszcze tego nie czuje. 5-7 odpuścimy. Ja bym to kolował. Na trzeciego można kolnąć, no. Można to okay. Spróbować. No i siadło nam środkowa para. Siadło jak siadło, no gramy check i wiesz, zobaczymy. No właśnie. To jest coś jakiegoś tipa, żeby ustawić częstotliwość linii zasilania na 50 Hz. Masz kamerce. Prawdopodobnie 60 i przez to widać to strasznie. Uuu, w końcu. Na tej kamerze. W końcu, dziękuję bardzo. Może nie będę zmieniał tego teraz. Tylko znajdę chwilkę wolną, to zaraz spróbujemy. Czekaj, fold na tak 5-7. Tak jest. 8-3 też. Czekaj, spróbuję sobie to cyknąć wobec tego. Herce mówicie, tylko gdzie tu jest opcja z hercami? Przy konfiguracji pewnie, no. Właśnie, tylko że... Jest. 50, stosuj, ok. Czy coś się poprawiło? Poprawiło się. Dziękuję, bo ostatnio jak streamowaliśmy, to pytanie też właśnie zadawałem i chyba... Nigdy nie mógł na to... Wielka okejka, nie wiem kto to tam...
poradzi, bo nie widzę czatu akurat, ale wielkie dzięki. Terius on fire. Terius on fire, jesteś naprawdę on fire. On Podbicie fire. gramy, Azdama, zobacz jak wchodzi. Tak jest. I my też jesteśmy teraz on fire. No, bardzo ładnie. Także te zasięgi jeszcze staram się uczyć, ale to, żeby... Dużo daje jednak, jak człowiek poczyta Wiesz sobie co, i ogarnie masz, te... to akurat jest bardzo dobre porównanie, to co dałeś. 2 odpuszczę. Tak jest, że faktycznie można się tej teorii nauczyć jakoś i tak dalej, ale żeby nauczyć się czytać rywala, jaki może mieć zasięg w danej sytuacji, czyli tak zwany hand reading po prostu, mniej więcej oszacować zakres jego rąk, który może posiadać w danej sytuacji, to wymaga właśnie dużo doświadczenia. Odpuścimy, nie? A w kolorze byśmy skolnęli Trochę za duże to? podbicie. No, w kolorze byśmy kolnęli, tak jak mówisz. Okej. No, także generalnie, czy na przykład sprawdzenie dania jest opłacalne w ogóle, to też tylko... To już jest tak jak mówię, nie? Z jednej strony sprawdzić, ile masz od razu autów, jaki to jest stosunek tego, ile razy ci siądzie, i jeszcze porównać te oce i to robisz wszystko jeszcze w grze online, gdzie masz, jak widać, nie wiem, 15-30 czasem sekund na decyzję. Tak. Żeby robić to tak faktycznie, realnie, to jak dla mnie to jest rozpisana kartka, gdzie ja, wiesz, któreś tam, co któreś rozdanie jestem w stanie gdzieś zagrać. No dobra, 8 mini? 8, no. Natomiast tu odpuszczamy, tu w ogóle ten koleś jest szalony, nie? Także jak no, oglądam jest, Hada, jest. To tutaj by się dziwne statystyki na pewno przejawiały. I mamy przebicie, proszę Państwa. Czy powinniśmy teraz zagrać 3 razy 20... Czekaj, bo... Z tego, co mi podpowiadały strategiczne rzeczy... 60... Za jakieś 80 powinienem zagrać? 80 byłoby za dużo, więc 60 będzie wystarczająco. Okej, to wbijam 60. Walet 8 sfolduje. Wiesz co, ja bym to szczerze mówiąc podbijał mini raisem. Okej. Okay. Biorąc pod uwagę, że jesteś w liderze. Spot widzę, flop marzenie. Jest check. No i teraz pytanie, czy dajemy mu... Ja bym nie dał mu za darmo sprawdzić chyba karty. Za pół chyba bym uderzył. Ja bym uderzył jeszcze mniej. Dał jakieś 40 niecałe. Okej, okay, 36 wjeżdża. 36 jest w porządku, bo czyli tak naprawdę... Czyli tak na zachętę chcemy, tak? No dokładnie, wiesz, jeżeli chodzi o to, ile jest w puli, a ile on ma w staku, nie? Nawet puścił, okej. Okay. Walet 8 możemy betować za pół puli i kontynuować, zakład kontynuacyjny grać. Okej, okay, możemy jakieś tutaj backdoor flush draw'a, tak? Czy nie? Czy nie jest backdoor? No już teraz nie siądzie, nie? Ale mamy gutshota. Mamy gutshota, czyli... Czekaj, ósemki podbije wcześniej tak za 12. Jest. Ja bym sprawiał za 3/4. Próbowałbym blefować. Widzisz, że gutshota? Tak, tak. Koleś można... czekuje drugi raz z rzędu, więc to chyba sugeruje nam, że nie jest jakiś pewny tego. No wiesz... Prawdopodobnie, gdybym miał jakieś 6-7, 2, 6, 7, mógłby to już rejzować na flopie, nie? Więc, więc jest szansa, że on wcale nie ma jakiegoś super mocnego układu. Może ma coś w stylu 6-5, może jakieś As-2. Może mieć też równie dobrze na przykład 9-8 i akurat trafi i nas przebije, tak? Tego też nie można wyliczyć. No, chyba nie miał. Ale okej. Okay. No nie siadłby gutshot. Dama 6 odpuścimy. Czemu na dychach mini? Bo wiesz co, bo byliśmy na batonie, a jeżeli jesteśmy na batonie, czyli na dinerze, to bardziej opłaca się podbijać za 2 big blindy niż za 3. Hmm. Czy gramy przebicie z damy? Tak wiesz co, no problem jest taki, że jeżeli my go przebijemy, może nam wsunąć olina. No właśnie, bo to jest... Bardzo nieprzyjemne, nie? Może call zwykły. Zastanowiłbym się, czy go sprawdzać. Ja bym chyba go sprawdził. Dobra. Chyba ma to sens. Normalnie z taką ręką bez koloru kolowanie nie byłoby dobrym pomysłem na większość rywali, ale na niego akurat myślę, że jest dobrym. Trochę wariat, no i chyba trzeba odpuścić. No zdecydowanie, wiesz, tutaj sprawdzamy, to, żeby, sprawdzamy po to, żeby trafić top parę tak naprawdę i go wystakować. Nie trafiliśmy, no to odpuszczamy, nie? Okej, okay, tu odpuścimy sobie. Mhm. Natomiast As-5... No, kamera się poprawiło, także ten. Tak, tak, ja to widzę też tutaj oczywiście na podglądzie. As-5... Środkowa pozycja. Chyba odpuścimy, nie? No, zdecydowanie. Gdyby było w kolorze, to jak najbardziej. No, kolor dużo zmienia, wiadomo. No, zacząłem jeszcze, też a propos tego szacowania quit i tak dalej, wiesz, generalnie proces wygląda w ten sposób, że najpierw powinien się zastanowić, ile ze swoją ręką ma... Jeżeli nie masz gotowego układu, powinien się zastanowić, ile masz autów. Mhm. Później powinien się zastanowić, jak wygląda zakres rywala. No i z tym mam problem. Na podstawie tego musisz oszacować swoje equity, co wymaga właśnie dużo doświadczenia. No. Czyli nie dość, że musisz oszacować zakres rywala, tak jest. Co już wymaga doświadczenia, oprócz tego jeszcze na szybko mniej więcej wyliczyć swoje equity w takim układzie. Znaczy equity generalnie to się powinno w programie tak naprawdę liczyć. Ale to możesz w głowie bardzo łatwo wchodzić, nie? I wiesz co, i wtedy możesz oszacować, czy powinieneś sprawdzać, czy nie. Okej. Okay. Zaraz się spytam, jaki jest patent na liczenie takiego equity plus minus. To odpuścimy chyba, nie? Tutaj też chyba 9,6 za słabo.
Jaki jest patent takiego szybkiego Czy no ocierania? patent, no. Nie, nie ma jakiegoś takiego patentu, bo musisz po prostu bardzo dużo pracować w różnych programach, które ci obliczają. I jak sobie przerobić takiej sytuacji 1000 albo 1500, to będziesz czuł po prostu, czy a to nie jest 10, 52%, czy 70%. Będziesz czuł po prostu, możesz się pomylić o kilka procent, tak? Możesz, tutaj można to sfoldować. Możesz się pomylić o kilka procent, ale będziesz czuł, że w tym spocie moje equity wynosi prawdopodobnie między 35 a max 40%, tak? I wtedy mniej więcej jesteś w stanie określić, że powinienem to sprawdzać, albo trochę za słabo na sprawdzenie, może to zamienię w lew i tak dalej, nie? 10 czy odpuszczę. Czy dla tych, którzy nie wiedzą, to equity, o ile dobrze to rozumiem, to jest wartość od 0 do 100%, która się dzieli między zawodników wszystkich, którzy biorą udział w walce o pulę. 7 to odpuścimy. I tak naprawdę to jest jakby sprawdzanie stosunku, ile. Sprawdzanie wszystkich możliwych rozdań i w ilu tych wszystkich możliwych rozdań wygrasz razy ty, jakby, nie? Ten no procent tak, szans. To jest szansa na twoje na wygranie versus zakresy rywala, nie? Nie versus konkretna ręka, tylko no tak, zakresy. As 7 na niego możesz spróbować jakieś podbicie za 12. Co myślisz, czy nie? Tak, tak, jak najbardziej. Okej. Okay. Czemu nie flat dziesiątki z botona po tym 3x-ie? Jak gramy w tej 4-bet, to musimy fold to 5-bet. Tak. A dlaczego chcesz foldować na 5-bet? Ten koleś miał niepełny stack, można to bardzo spokojnie stackować, wiesz? Na dziesiątki na batonie versus blindy. 8-10 co robisz? Ja bym spasował. A ja bym tu sprawdził, jesteśmy blind versus blind, mamy pozycję. Okej, okay. Natomiast tutaj spasujemy sobie 2-4. Tak 4-2 znaczy. No i mamy szansę na kolory, to dosyć dużo. 9 autów, o ile dobrze liczę w tym momencie. Tak, 4, 13 no, minus 4, trudna 9, matematyka w głowie. Tak, 9 mamy autów, mamy 9 autów do koloru, ale mamy też jeszcze auty do Backdoor Streeta, nie? Tak, do Backdoor Streeta, tylko to troszeczkę i trudno. Tak naprawdę, wiesz, autów mamy, tak naprawdę. Często nawet dziesiątka, jeżeli trafimy, może być wystarczająco tak, mocno. Czyli też kolejne 3 auty, tak? Więc ja bym zagrał call. Tak, zdecydowanie, mając taki układ, spokojnie można kolować. Dobra. No i nie siadło nam za pierwszym razem. No i nie siadło. Zobaczymy, co zrobi. Betną. No i czy powinniśmy. Teraz są trzy opcje, tak? Albo call, albo fold, albo przebijamy to dla blefu. Przebijanie dla blefu średnio ma sens na takiej strukturze. Kolowanie też tak. Trochę za słaby ten draw. Trochę hazard tak. Wtedy, nie? Trochę za słaby ten draw. Jeżeli po raz kolejny betuję, to raczej mam mocno, więc ja bym to odpuścił. Zwłaszcza, że piątka nie była dobrą kartą do blefowania dalej. Jeżeli okay. Ma z 2, z 4, to spoko, nie? Zrób sobie aim back. Bo ci zresidowało. O i za późno. No, my bad. Sorry. Dobra, as 5 odpuszczam. Spoko, spoko. No więc. Więc tam, no. To nie była zbyt dobra karta do blefu generalnie. I zazwyczaj, jeżeli on tam obstawia po raz kolejny, to ma albo damę, albo. Ojej, teraz ci dało. No to musisz spasować. Dało ci deadminda. Albo ma damę, albo ma tam tripsa po prostu i tak. Żadnego z tych układów nie odpuści nawet na przykład. Król 3 odpuszczę. Zdecydowanie. Znaczy ja myślę, że on miał jakiś taki, wiesz, as 3. Raczej nie zobaczymy tego, bo wiadomo, nie dotarliśmy do showdownu, ale no to przebicie. Ciekawe. Coś chciałem powiedzieć, zapomniałem. Pytanie, teraz. Czy dziś bez hada, tak? Dzisiaj jeszcze bez hada. Klasycznie lecimy. Moi drodzy, dama 8. Ja bym to chyba zagrał. W kolorze. Co myślisz? Czy to jest taki jeszcze. Wiesz co, ja bym to odpuścił, bo masz tego martw coś tam kolan. Martwo kolan, czy jak mu tam martwo kolan. Ale tak. Jest na dwóch stołach, co ciekawe, nie? Tak, tak. Dobra, ja bym to odpuścił, bo możecie szeroko przebijać. Tutaj też odpuszczę. Tak. 3. W ogóle on jakby specjalnie gra z takim. W sensie po 2 taki, euro, nie? Z takiem i próbuję wywierać presję w ten sposób, ale jest zbyt, trochę zbyt agresywne. Agresywne pół staka, tak. Czy jest pytanie, czy po 600 grach za 10 centów 360 turbo jestem na minus, to źle. No wiesz co, no 360 turbo jest bardzo duża wariancja, więc tak naprawdę ciężko powiedzieć. I pytanie, ile jesteś na minus, nie? Więc to ciężko określić. Bankroll management. Ciekło, czy coś rzucę jeszcze. Pytanie jeszcze raz. Pytanie na start, co sądzisz o challenge tego Polka, który nie radzi sobie na micro stakes cash, a ile tam rozdany zagrał, chyba jakiś mały jest. Odpuszczam, co? Król 7, strasznie mocno podlecia. Tak. Ale myślę, że to się wzemści w końcu, to w końcu musi siąść.
Odpuszczę, bo 8-2. Zdecydowanie. A czy to mi przypomina takiego gracza, ten kolej, że któremu zostało naprawdę mało już kasy, takiej ogólnej. No nie, siedzi, wiesz, siedzi na... Dama 5 odpuszczę. Tak jest. I który stwierdzi, że podzieli swoje na przykład ostatnie 4 euro na dwa, po 2 euro i wejdzie na takie właśnie dwa stoły i spróbuje zwiększyć ilość rozgrywanych rąk, żeby jakby się odkuć, nie? No możliwe, możliwe. No wiadomo, że to nie jest jakiś super mocny gracz. A jeszcze co do tego challenge, no to właśnie tak wyczytałem teraz na Poker Breaku, że ten Polk gra dopiero 18 dni, tak? No to ciężko się spodziewać, żeby po 18 dniach grając NS4 zrobił z 100 dolarów, zrobi nagle 1000, tak? Czyli dama 9 odpuszczam. Tak jest, no. Mówisz o tym 18 dolarów, tak? Tam tak, no tak naprawdę jeżeli ze 100 zrobił 18, to już zrobił 18% profitu. To jest dużo według mnie tego. No to jest dużo, no więc bardzo dobry wynik, to tylko potwierdza, że... Czekamy przebicie. Tak, zdecydowanie, tylko pytanie do ilu. Gdzieś takie... Tyle? 30, nie, 24 to jest zdecydowanie za mało. 34 już mamy, nie? 32, myślę, 28 też jest okej. Okay, 28 dobra, też jest tak okej. Okay. Dama 6 spasuje. Tak jest. No i mucka, mucka. Para siódemek. O, i teraz fajnie jakby tutaj kolega rybka. No niestety. Tutaj jest dobre pytanie, czy gdyby tam przeciwnik miał 100 big blindów, to flatujemy te dziesiątki na listy. Zdecydowanie tak, wtedy nie ma sensu raczej przebijać na tych stawkach. Bo nie chcemy się z tym stakować na z graczem z pełną stakiem. Flatujemy, czyli wjeżdżamy w niego, tak? Flatujemy, to kolujemy tylko. Okej, okay, dama 8 odpuszczam. Tak jest. Natomiast tutaj chyba trzeba zastawiać przebicie znowu 36. Wiesz co, nie, siódemki to jest jedna z takich nielicznych rąk, które można komfortowo sprawdzać na small blindzie przeciwko podbiciu. Szóstki, tak, szóstki, siódemki, ósemki, dziewiątki i jakieś tam Broadwaye w kolorze są ok. Siemanko, Casey. I teraz ja bym zagrał check. Aha, zdecydowanie. Żeby dać tak mu się tutaj... Ostatnio mówiłem, jesteśmy tutaj... To on jest agresorem, my jesteśmy... I właśnie, teraz zastanawiam się, czy powinienem przebić mocno, czy raczej sprawdzić, dać mu kartę zobaczyć? No, moim zdaniem powinien przebijać, nie powinien tutaj jakoś próbować na siłę wyciągnąć walki. Za 30... Nie, no około 60, niecałe 60. 56 jest super. Okej. Okay. 69 odpuszczam. Tak jest. Siema Casey. Wiesz, tak naprawdę, jeżeli by się tutaj zahaczył jakoś o stoliczek, to o ten stół, no to pewnie chce kontynuować, nie? Nie chcesz... będąc na tym etapie, nie chcesz próbować jakoś na siłę wyciągać value i podpuszczać rywala, bo nie będąc graczem doświadczonym, można w ten sposób popełnić bardzo dużo błędów. Okej, okay, valet 3 odpuszczę. Natomiast mamy tutaj limpa, więc czy powinniśmy zastosować normalnego rejsa? No tutaj 12 albo 16, bo sobie z nimi są ok. Ja bym tak przetracił 16 chyba. Okej, okay, zagrajmy mocno. Stać nas, lecimy. Chociaż z drugiej strony może powinniśmy ten jeden big blind jednak uciąć z racji tego, kogo mamy na big blindzie. Okej, okay, no teraz... 3. Co, odpuszczamy? Mamy do dołożenia 9 big blind, mamy Broadwaya w kolorze. Spokojnie można to sprawdzać na tych pozycjach. Okej, okay, natomiast As 2 odpuszczam. Tak jest. No i jeszcze jest szansa na kolor. Trudna troszkę. Szansa na kolor na streetę, ale tak naprawdę jak uderzy, to nie, fold. Powinien się nie? No. Bo naprawdę bardzo dużo części jego zakresu... Właśnie, to właśnie o to chodzi, że patrz. Jak sobie pomyślisz o zakresie, najpierw o zakresie rywala, tak? Mhm. No to autów masz mało, jego zakres to są bardzo dużo, bo bardzo dużo ma AX-ów, więc twoje equity musi być niskie, tak? Siłą rzeczy, no bo skoro większość jego rankingu ma AX. Tak jest, tak jest. Dama 5 więc tutaj tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ty masz w momencie 18% equity, 20 czy 25, tak naprawdę zastrzemujesz to. Tak, zresztą jakąkolwiek parę na ręce wydaje mi się, że w tym wypadku by podbijał. No niekoniecznie, na takim flopie nie musiał tego brać. 18 odpuszczę. Tak jest. Po co, wiesz, po co ma na przykład betować z waletami na flopie as 4-4, no. Nie musi tego robić. No ale AX-y wszystkie mógł trafić spokojnie. Tak, tak, dokładnie. Dobra, 10-2 odpuszczę. Aha, on grał tam, widzę, że Polk gra na nie na cash, tylko sitki MTT, no to już tym bardziej wariancja jest ogromna, więc... 6-2 odpuszczę. Tak jest. W sensie to nie gra, tak? MTT? Tak, no on może na tym rolu się trzymać przez 2 miesiące, a później przez a nie, no to miesiąc prawda, zrobić z tych 100 dolarów może zrobić na przykład 5 tysięcy, tak? No myślę, że spokojnie, no bo tak to jest z turniejami, nie? Po prostu będzie się zahaczał gdzieś, aż się w końcu zahaczy ze 2 razy i po prostu podwoi, potroi te swoje 100 dolarków. A z 9 bym grał chyba.
12, nie? Czy Ja nie? wiem, ja bym to odpuścił mimo wszystko. Właśnie z racji tego, jakiego masz tego rywala, nie? Tego fiszka tutaj. Ok, 8-2 odpiszę. Odpuszczę. Tak jest. Bo chodzi o to, że to A9 teoretycznie gra fajnie na niego, gdyby on dużo sprawdzał, a tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że on po prostu dużo przebija. I w momencie, gdy ktoś dużo przebija, to już nie do końca fajnie jest grać taką rękę, no bo no co, tak, jeżeli nas kumam. przebije? No to tracimy wtedy 3 big blindy, nie? No tak, bo Czy sprawdzić 4, za bardzo 3. tego nie możemy. W tym wypadku. Król 3 raczej odpuścimy, chyba, że nie. No ja zdecydowanie nie to odpuszczać. Także foldzik. Czy na takim flopie nie lepszy call flopić check raise'em z tym tripsem? Zależy na jakim jesteś poziomie zaawansowania. Jeżeli powiedzmy rozegrałeś ze 100 tysięcy rozdań i potrafisz stosować nieco bardziej zaawansowane strategie, to jak najbardziej można tam grać call i później grać check raise. Albo można nawet grać call i check raise river, tak? Ale będąc graczem początkującym lepiej nie wyczekiwać w takich sytuacjach, po prostu przebijać od razu. Gramem tutaj mini Nie, race'em? no za słaba, no jedno ze słabszych rąk, jakie można dostać. Ten baton mnie zmylił. Ale as 10. Myślę, że 12 wiedzie, nie? Tak jest. Co sądzisz o tym ponownym rozgrywaniu all-inów, że dwa razy karty są rozdawane? Masz na myśli run it twice, no, to jest super. No bo to ogranicza wariancję i to jest bardzo odpuszczam, dobre. wallet 2. Tak jest. Tutaj też 4-3. Odpuścimy. No 6-4 też będzie raczej fold. No. A dzisiaj przez połowę raczej jakiś nie mamy monsterów ani czegoś takiego. O, znowu para siódemek. Przed chwilą mieliśmy seta. No, Po prostu nie został opłacony. No właśnie. To się tak zdarza. Dobra. Mini. Tak jest. Przy mini race. A ten nikt kojarzy już, ten Dakatabr. Chyba kiedyś no, mieliśmy z nim możliwe. Jakieś problemy. Nie, że to nie był jakiś taki dziwny zawodnik właśnie. No i mamy przebicie. No i czy siódemki wystarczą w tym wypadku? No mamy to dołożenie 26, nie? Myślę, że jest to wystarczająco mocne, żeby sprawdzić. Myślę, że można sobie raz sprawdzić, w takim sensie raz, no, sprawdzić to po prostu. No i kolej graczek. Gramy czek. Czek. To jest ciekawy spocik, bo tutaj zarówno bet, jak i checkback wchodzą w grę. Chyba grałbym checkback, chyba to jest taka bardziej naturalna linia, żeby spróbować dojść do showdownu As 8 najmniejszym kosztem. Sprawdzamy, czy raczej odpuszczamy? Nie, no, raczej odpuszczamy. Okay. A tutaj jest mocne uderzenie. Więc chyba sobie odpuścimy to. Okay. Możliwe, że po prostu ma króla i stwierdził, że skoro już jest full w ternie, to już ma wystarczająco mocno, żeby gotować. Okay. Natomiast 8-7 sobie też odpuścimy. Zdecydowanie. Swoją drogą zapraszam was do grupy, bo jeśli dzisiaj tym nie wspominałem, naszej pokerowej na tak Facebooku. Jest. Pod patronatem Poker Breaka. Jeżeli chcielibyście zadać dodatkowe pytania, bo ja nie ze wszystkimi tutaj nadążam, to podsyłam wam link. Możecie sobie wbić, tam jest 500 osób. Na pewno znajdzie się jakaś osoba, duszyczka dobra, która wam odpowie. My też tam zaglądamy, także zachęcamy. Wpuściłem król 9. Tutaj a propos dyskusji, czy po 18 dniach Doc Polk coś tam przegrywa na cashu i zaczęła się dyskusja, czy mikron dalej są takie łatwe, no to jest po prostu absurd taka dyskusja. Król 6 też odpuszczę. Tak, po 18 dniach to nawet Tom Duan albo Isidur mógł być tam ilu się na dowolnych grach i no tak to wynika z pokera, no. Mini? Tak jest, no to jest efekt wariancji, tak, no po 18 dniach to ciężko to po prostu jakiekolwiek wnioski wyciągać. Jeżeli on tam pogra 3 miesiące, to będzie można jakieś wnioski wyciągnąć, ale po 18 dniach to zdecydowanie nie warto. Chyba czek, co? Nie, wręcz przeciwnie, ja bym to obstawił za populi. Okay. Bo ciężko jest trafić tego flopa. Jeżeli on nie ma ani pary, ani króla, ani draw do koloru, to po prostu odpuści, więc okay. Wszystkie jakieś AX, dama X... Król czy odpuszczam. Tak jest, to wszystko możesz powyrzucać, a tobie bardzo na tym zależy. To też chyba odpuszczę. A taka marginalna ręka. Ja bym chyba to podbił. Chyba bym to podbił, no.
No dobra. Tak, bardzo close. Fajnie byłoby coś więcej wiedzieć o tym graczu po naszej lewej, czy on coś tam przebija, czy nie przebija, ale okej. Okay. I dostaliśmy przebicie. Karało. Gdybyśmy wiedzieli, że on jest bardziej agresywny, to można by sobie tą rękę odpuścić, oczywiście. Ale nie wiedząc, na NL4 ludzie aż tak dużo nie przebijają, więc myślę, że nie mając jakichś dodatkowych informacji, takie otwarcie w próżni jest ok. Ale czekaj, nadal, no nie, tam nadal jest... nie możesz doprosić się o e-booka, to napisz na fanpage'u Poker Breaka do... As-3 w kolorze. No polecimy z tym, nie? 12. Tak jest. Napisz na fanpage Poker Breaka, tam mają dostęp do tego i ci wyślą, bo jeżeli nie dostałeś automatycznie w ciągu 24 godzin, to znaczy, że to jest jakiś tam błąd i po prostu... Tak jest, on tam szybko na fejsie odpowiadać. Dobra, dama 6 chyba sobie odpuścimy za chwilę. Zacząłem książkę czytać. Od Leszka. Od Leszka? Tak, i bardzo jak? Fajna, podoba mi się. Aha. Fajnie napisana jest, fajnym językiem, miło się czyta szybko. Chyba w połowie już jestem tak naprawdę, po jednej takiej sesji. Znalazłem czas w weekend coś siąść. Jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o takie planowane. Staram się. Czyli powiem, nie. Że... Czekaj, król 9 sobie odpuszczę. Tak jest. Natomiast tutaj chyba bym to zagrał z podbiciem. No, dokładnie, dokładnie. Znaczy nie, powiem szczerze, że ćwiczenia są, inaczej chciałbym, tylko inaczej, zacznę robić te ćwiczenia, tylko mi się wydaje, że tak na nowy rok, w sensie ta końcówka teraz, bo jeszcze muszę jakby miesiąc do końca teraz, żeby mieć taki luz w robocie i wtedy będę mógł siąść do tego tak realnie. 7-3 odpuszczam. Odpuszczamy, trochę szkoda, że nam się tutaj stolik skrócił. Tak, 9-5 też odpuszczam. Bardziej wiesz, potrzebna na zasadzie, że wiesz, chcę to przeczytać całe, zadania są jak najbardziej ok do zrobienia, to nie jest tak, że one są niemożliwe, po prostu że stwierdzam, że o Boże. Po prostu jakby uważam, że po prostu w tym momencie jakbym zaczął do nich przystąpić, to bym zrobił to nie dobrze, nie kompletnie, nie? A jestem bardzo ciekaw tego, co w następnych rozdziałach jest napisane. Tu gramy przebicie raczej, nie? 28. Tak jest, mocniej. 36 jest okay, podobno. Fold, król 4 fold. Tak, 32 też by było ok. Ponieważ początek całej książki, zresztą nie chcę komuś zdradzać, polecam sobie obczaić, zakupić, czy... Jeśli ktoś jeszcze z was nie kupił Mental Edge, to polecamy. Znaczy jest bardzo fajne, bo nie odnosi się... Praktycznie połowa książki, jak czytałem, to w ogóle się nie odnosi do pokera, jest bardzo życiowa taka. Gramy to za pół puli? Nie, czek, nie ma sensu tego obstawiać, bo tak naprawdę będziesz reprezentował asa lub króla, czyli zamienisz swoją rękę de facto w blef, nie? Czyli znowu czek? Czek, gramy czek i ten. Okay. Próbujemy to. Do showdownu dopchać się jakoś. Może teraz zaatakować za pół puli. Wiesz co? Ja bym chyba tego w ogóle nie obstawiał. Okay, 10-6 odpuszczam. Tak jest. Okay. Można zobaczyć, co miał. Czekaj, 4-8-4 odpuszczę. Co tu było? 5-4 miał. Próbował złapać kolor w takim razie. Aha. No to bardzo nie, no, nie pykło. 8-5. No ale to wydaje mi się, że i tak, nieważne jakbyśmy zaatakowali, to byśmy go wyrzucili w tym momencie. Kompletnie. No tak, ale wiesz, po co mamy go wyrzucać, skoro my mamy damy tak naprawdę. Nie, no wiadomo, 8-5. Dużo bardziej byłoby w naszym interesie, gdyby on to uderzył. Tak jest. No z tego miejsca jak się patrzy, no to trudno, nie? Pięteczki. No, ale wracając jeszcze do książki, tak jak mówię, polecam. I nie jest to, wiecie, jakieś tam czcze gadanie. Tylko faktycznie tu dosyć też jakby wyjaśnia różne... Wiesz co, no, tam 75% treści generalnie w ogóle nie tyczy się pokera, nie? Tak, właśnie o tym chciałem tylko powiedzieć, jest takie, że jest bardzo takie życiowe ogólnorozwojowe. I odpuszczam 8-7. Ogólnorozwojowe właśnie, tego słowa mi brakowało. Bardzo fajne taktyczne ćwiczenia, które być może większość z was stosuje na co dzień, ale jakby nieświadomie, nie? To też jakby o to chodzi, też pozwala to sobie tak porządkować. Dobra, 4-2 sobie sfolduję. Tak jest. Znaczy poniekąd stosuję tego ćwiczenia, tylko jakby nie... Ja zawsze jakby... Znaczy nigdy nie miałem takiego, że lubiłem zapisywać różne rzeczy, nie? A tam bardzo dużo ćwiczeń jakby nalega na to. Zrób, zapisz. Dama 3 sobie odpuszczę. Tak jest. Jednak dużo rzeczy byłem w stanie zawsze gdzieś tam sobie w głowie po prostu dobra, zrobię tak i tak zrobię, nie? I gdzieś tam na przykład założyłem sobie, a propos tam jeden z rozdziałów jest na temat tych planów, planowania i sobie celów jakby, nie?
Stawianie. Tak, ja sobie wrzuciłem cel za streamowanie do końca roku. Ja stwierdziłem, że do końca roku mamy trochę dni. Jakby chciałbym wrócić do tego, na przykład zbudować jakąś tam społeczność. Nie mówię, że od razu wielkim streamerem, ale jak przy. Czekaj, zagrajmy pierw. Dama 10, chyba bym zagrał. Tak jest, za ile? 12 czy 16, bo jest 16, 16 16. Natomiast walet, dama walet, chyba byśmy też zagrali, nie? Znaczy ja bym to odpuścił, mówiąc słabo? Szczerze, bo Dobra. Trochę za słabo, to jest ręka bez koloru, wiesz. Wtedy raz kolnęliśmy dama walet bez koloru, ale na tego słabego gracza, nie? Okej. Na większość rywali takie sprawdzanie nie jest jakimś super pomysłem z taką ręką offset na tych pozycjach. Dobra, walet 6 odpuścimy. Tak, jest. No, wracając do streamowania, żeby po prostu jakby postawić sobie ten cel mistrzowski, tak, to jest to nazwane, ile dobrze pamiętam. W sensie, żeby jakby przynajmniej wprowadzić taką regularność, nie, żeby to się działo, a czy efekt nadejdzie, czy nie, to zobaczymy sami. Dokładnie. 10-5 odpuszczę. Z tego względu udało mi się za 2 dni z rzędu nawet postreamować, w związku z tym, że miałem czas wolny. Normalnie pewnie bym po prostu siedział, oglądał seriale i odpoczywał. A tak się zmusiłem, bo bardzo, bardzo sympatycznie. Dobra, król 6 odpuścimy. Tak jest. A natomiast tu chyba zagrałbym te 10-9. Ach, tutaj jest trochę sick, czy risky, bo jest mamy, tu... mamy tego gracza innego. Czy można próbować może to grać, ale to za 16, na pewno nie call. Jeżeli już podbijasz, to za 16. Okej, okay, wjeżdżam. Za 16, wtedy podwyższy ten sizing. No ma dziwnego pota, nie? Czy wiesz, chodzi o to, że on ma N2, nie? On tutaj może często dokładać i będziemy musieli po prostu często blefować. Okej, okay, przebił nas, czyli po prostu, wiesz, odpuszczam. Dostał mocno. No odpuszczamy, nie? Te 10-9. Tak czy nie? Tak jest, no zdecydowanie. Nie, no, tak... nie możemy tutaj tego... Okej, okay, ale As-8 w kolorze. Czy powinniśmy to kolnąć? Czy raczej przebijać jak zwykle zasada twoja wiesz mówi? Co? Tutaj As-8 jest taką ręką, że można to i przebić i kolnąć. Ja bym to kolnął. Chyba to kolnął też, no. I tutaj jest pytanie, ile kasy wpłaciliście na pokera, żeby zacząć przygodę. Ja nie płaciłem ani dolara. I w ciągu roku udało mi się wejść na NL100. Także się da. Nice. Ja za czasów studenckich trochę wpłacałem. Ale nie dużo, w sensie zawsze to były jakieś sumy w stylu 10 dolarów w skali pół roku. O, mamy przebicie. No i właśnie to jest jedna z takich sytuacji, w których nie chcemy się znaleźć. I właśnie dlatego często przebicie jest trochę lepsze od kolowania na składzie. To jest taka książkowa sytuacja, nie? I tutaj wiesz, musimy foldować, musimy okay. Foldować, co nie zrobimy. I właśnie dlatego, właśnie w sumie dobrze, że to się stało, właśnie dlatego często na small blindzie chcemy po prostu przebijać, żeby uniknąć sytuacji, w których my sprawdzamy, a big blind sobie squeezuje i zgadnia dużą pulę. Rozumiem. 4-2 odpuszczam. Tak jest. Dobra, 7-2 też raczej odpuścimy sobie tutaj zaraz. Mimo, że w kolorze to... No słuchajcie, nie jest to dobra ręka. No nie jest to najlepsza ręka, no chyba, że gracie przy piwie z kolegami na jakiś tam... A, to często się zdarza, to jest najśmieszniejsze. Na zapałki. Często się zdarza i to przyznam sobie, znaczy sobie przyznam szczerze, że nawet ja takie coś stosowałem, to też odpuścimy, że... Że wygrana ręka, wygrana najsłabsza ręka, tak, że najsłabsza ręka zawsze jest takie, wiesz, gdzieś tam podświadomie, właśnie jak się siedzi ze znajomymi, to gdzieś tam ten element takiego, wiesz, podejścia pro i w ogóle odchodzi, tylko raczej takie towarzyskie się zaczynają te rozgrania robić. No i zdarza się, że wiesz, że masz jakąś taką super słabą rękę, a dobra, zagram, nie? Chociaż skoluję, żeby zobaczyć flopa, a nuż tam się coś trafi, a nuż tam się nagle okaże, że z najsłabszą ręką wygrałeś. Jest takie coś gdzieś w głowie siedzi. Dobra, 5-4 odpuszczam. Tak jest. A król 9 gram za 12. Gramy, no. Wprawdzie, mamy tutaj tego dziwnego zawodnika. Ale mamy, wiesz, to jest dobry układ. Powiedzmy takiego króla z nie najgorszą drugą kartą, dodatku w kolorze. Zacząłem się zastanawiać, czy ten jego rysunek reprezentuje faktycznie rybę, czy... Tak mi się wydawało, na pierwszy rzut oka, że to jest ryba, ale teraz tak patrzę... Ale tutaj widzę, może głęboką rozkminę. Jakieś jeszcze, takie, żeby... kurcze, nie wiem. Nie zwróciłem uwagi. 9-6 odpuszczam. Tak jest. No ale dzisiaj mamy też trochę par. Nie mamy co prawda tych par wysokich, tak jak zazwyczaj bywaliśmy. Zazwyczaj mieliśmy tam zawsze jakieś... Zawsze na sesji chyba parę asów mieliśmy. Jedną przynajmniej. A tu patrz, nie ma. A tutaj póki co jeszcze nic. Jak wygrywać, jak nie ma... Jak żyć? Gdzie to szczęście? Zapomniałem, nie wiem, chyba jakiś talizman czy coś. Szczęścia, wiecie jak to, nie? Okej, dama 4 odpuszczam. Tak jest. Natomiast tutaj co się dzieje? 5-4... O, król dama. W końcu jakaś ręka fajna. Na small blindzie, co prawda.
Zaraz będziemy widzieć. A tu jakieś widzę grube przebicie, ciekawe czy go sprawdzi. Tak, jakaś fajna. Ale Bastrita to fajna, fajna pula jest tam. Okej, 12 przebijamy, 36? No nawet do 40 bym przebił. A bez, mamy już 2? Bez pozycji. No właśnie, nie wiem czy to się doliczy, czy nie. Doliczyło. No to co? Jesteśmy bez pozycji, więc nic tutaj nie szkodzi. On podbił za 3 buildline, więc jak my zrobimy 10,5, to jest bardziej okej. Okay. Mhm. No i chyba chce się zastakować z nami. Znowu nas przebijają. Niedobrze, niedobrze. Odpuszczą 3-2. Co tutaj powinniśmy też, odpuścić, to nie? No tak, no zdecydowanie, no nic z tym nie zrobimy. Nie możemy tego sprawdzać i liczyć, że cokolwiek trafimy i jeszcze w dodatku, że wygramy tą pulę. No szanse na to są niewielkie. Mamy troszkę pecha dzisiaj. Dzisiaj nas mocno przebijają. Dosyć często nas przebijają, gdy nie mamy akurat mocnych rąk. Albo nie mamy wystarczająco mocnych rąk, bo ręce mamy takie całkiem niezłe, ale... Zdarza się. Ale czy będziemy grać walet 8? Mini tak, no, z batonami i razem można właśnie, jak najbardziej. No właśnie, dobra, z batona zagramy. As 7 odpuszczamy. Mhm. Okej. Okay. Fajnie, w tej sesji się trochę więcej na ten AX-y dowiedziałem też, bo powiem szczerze, że w tej sesji takie, że ręce raczej bym grał wcześniej, w sensie... No wiesz co, w kolorze dużo lepiej się grają, no bo masz jednak, skoro już ostatnio coś tam poczytałeś o tych autach, no to masz więcej autów. Nie no, zdecydowanie więcej, nie? A tutaj ciekawa ręka z tym 6-5. Tutaj można by próbować przybicia do 36 i blefowania, ale mamy tego gracza po naszej lewej i nigdy nie wiemy, tego Murto coś tam. Odpuszczamy? Nigdy nie wiemy, tak. Nigdy nie wiadomo, kiedy ona po prostu dowinie Olina. I no, mając takiego gracza, po prostu lepiej grać bardziej tight i spokojnie. A i zresztą mam tutaj jakieś przebicie, widzimy. Ten też giewał coś tam. Giewał, no. On też ma. Też dużo gra. I też dosyć agresywnie. Też foldujemy. Mhm. Tam jakiegoś świecącego żetona pewnie nabił, a nie, to się zbugowało po prostu, myślałem. Świecący żeton. Nie no, myślałem, że wiesz, jakiś achievement ma, nie wiem, Bóg Pokera czy coś. Ten status wyrobienia rejku, pokera. Tak jest. No tam słyszałem, że jakieś się zmieniają w ogóle teraz, ale chyba na Poker Starsie czy gdzieś tam się jakieś... No jak zwykle obcinają rejkpek, więc no nic samego. Co roku. Jak żyć? Ciężkie życie pokerzysty. Obcinają rake, panie. Gdyby obcinali rake, to by było dobrze, ale obcinają rake back. A no tak. Dobra, 6-4 raczej też nie będziemy grać. No, udało się hapnąć. Małe, pół big blinda. A, dostaliśmy łuka. Fold chyba, nie? No jasne. 7-5. Też pewnie odpuścimy. Wiesz co, to zależy co tu i będzie się działo, bo przeciwko graczowi z batona możemy przebijać, przeciwko small blindowi możemy sprawdzać. Czyli no sprawdzamy. Sytuacji, jak najbardziej. Okej, walet 5 z batona, czy to jest za słaba ręka? Trochę za słaby ten walet. Gdyby był z 8, to by było okej. Okay. Natomiast tutaj chyba za pół puli? Nawet za 3/4, bo to jest bardzo mała pula, nie? Dobra. Chcemy chociaż za te 3 big blindy uderzyć. A tu bym grał. No jasne. 12. No pewnie. Jeden gracz na sit-aucie. No i co zrobi tych dwóch maniaków? O, mamy call. No i oczywiście nic nam nie siada. Póki co. Gramy check? Można to blefować za pół puli, bo jesteś w stanie wyrzucić AX-y i te ręce po prostu cię biją, więc to jest niezłe, jak nie wyrzucisz. Natomiast tutaj chyba bym zagrał. Tu jest ciekawy spot na maksa. Dobra, to co robimy z lewym? Mamy trzecią parę, więc ja bym chyba zagrał checkback, mówiąc szczerze. Na lewym? Tak. Dobra, tak, 7-5 check. Natomiast dama walet. A no, co? Odpuszczamy? Aha, co chcesz z tym zrobić? No nic właśnie. Ach, ciężkie życie pokerzysty. No mamy streeta, ja bym to zagrał chyba. Tak, tak, zdecydowanie. Za pół puli? Trochę więcej, 20, nie, trochę mniej może. 24 wydaje się spoko. Dobra. Jeszcze tak naprawdę deplefowałeś, gdy nic nie masz i zostałeś przebity. No to nie masz czego szukać w rozdaniu. Mm-hmm. Po prostu trzeba odpuścić i tyle. Pewnie. I nic z tym nie zrobisz. Odpuszczam, walec 5.
Trójka. Czy w sytuacji, gdy jest trudny stół i nam nie idzie to zmieniać go, czy czekać na mocny układ? Zdecydowanie zmieniać, powinieneś szukać jak najlepszych stołów. Tak jest. Najlepiej takich z bardzo słabymi graczami. O, tutaj jest ciekawa pula z tym 7-8. No ale my jesteśmy na small, powinniśmy to przebić? Możemy to przebić, możemy to sprawdzić. Miarę sprawdzenia znowu. Ja bym to, szczerze mówiąc, przebił do 48, z tego względu, że masz tego gracza dosyć agresywnego po swojej lewej. I jak ty dołożysz, to on pewnie się pokusi o... Parę trójek? Tak chyba samo? call. Chyba call, biorąc pod uwagę, że grasz na tego agresywnego sobie gracza. Szukamy seta i no jak check. Nie trafiliśmy, no to tak. Nic się nie da tutaj. O, całkiem jesteśmy miło. Sprawdzeni, ale mamy open endera. Oto odpuszczam sprawę. Tak jest. Ja bym grał za 3-4. Za 3-4 to za dużo trochę, wiesz. Okay, za pół i wystarczy w zupełności. Tu gram mini race'a, król walet. No i jest odpuszczenie. No i udało nam się wygrać, wyplefować rywala. A ten dwustronny, otwarty streetior tam. No no, hej hasi. Siemanko. Król 5 odpuszczam. Tak jest. A czy dwustronny street otwarty ma bardzo dużo autów tak naprawdę, nie? Ale odłożyłeś nazwę. No spróbowałem, wiesz, tak. Nie pamiętam jak to było. Open and the straight road. Dobra, open coś tam. Open ended straight row. Open ended straight row. Dobra, 6-4 odpuszczam. Ile ma tak naprawdę autów? No, 4 z jednej, 4 z drugiej. Mhm. No, 8. Racja, 8. Czyli kolor ma więcej. No tak, 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 zdecydowanie. Dobra, 10-5 odpuszczam. Tak jest, tylko wiesz, chodzi o to, że to street ma też swoje plusy, bo niekiedy nie aż tak nie rzuca się w oczy jak kolor. Jak leży kolor na stole, to każdy widzi, o, leży kolor. A jak jest street, to niekiedy mówię, no dobra, jest jakiś tam jeden street i tyle, nie? Albo liczy, że masz, wiesz, że ma ktoś tam parę, jakąś top. Tak. Przebijamy 12, nie? Pewnie. As dama, as 6 sobie odpuścimy na katofie. Zdecydowanie. Troszeczkę za słabo. Okej, okay, a tutaj robimy... Co robimy? Czy przebijamy dalej? Czy chcemy się nie z przebijamy, zestakować nie, właśnie nie chcemy się stakować z dama nigdy w zasadzie, więc tylko call. Tylko i liczymy, że uda się trafić jakiś fajny flopik. Na przykład taki. 3-4. No nie, no gdzie? Tłumaczyłem ci. Czek i gramy aż agresorno. Dobrze, ja się wystraszyłem tych dwóch, wiesz, tutaj już kart. Czego się postawię? Że on ma 7-2? Nie, że może złap pierwsze kolora zbierać, nie? Nie, aż tak to nie. Parą, która w sumie ja bym jest... to po prostu sprawdzał i dał mu blefować ewentualnie, bo sprawdzamy. Wydaje się... Tak, póki co ten gracz wydaje się dosyć agresywny, więc niech sobie strzela. Dalej check. Tak, tak. No dobra. Teraz zależy za ile zabetuje, to będzie ciekawe. Bo teraz można zarówno sprawdzać, jak i przebijać. Ale przebicie teraz byśmy musieli chyba za Olina zrobić, nie? Tak, tak. Znaczy więc chyba zagra tego Olina, bo chyba nie ma sensu aż tak ryzykować tą ręką. Często grając wyżej bym tutaj szukał jeszcze sprawdzenia. Parę asów. O, parę asów. No niestety. Koleś nas przybija, wiesz, prawie co drugą rękę, gdy otwieramy, a jak nam akurat siada to para, no, to pokazuje nas. Cóż, no 10-4 odpuszczam. Tak jest. Dobra, no takie tutaj sytuacje też się zdarzają. A z 9 tak, też. Tak. To a z 9 takie close. Można by to próbować też otwierać w sumie. Teraz to już dobra, 10-4 znowu. Chodzi o to, że wiesz, oba zagrania mają porównywalne ili, zarówno podbicie, jak i otwarcie. I tak naprawdę, jeżeli nie masz statystyk, to szukanie jakichś marginalnych rozdań też nie jest jakimś super pomysłem, więc jeżeli uważasz, że podobne ili daje ci zagranie fold i zagranie podbicia, to często lepszy jest fold. To jest w poprzedniej sytuacji tak naprawdę nieważne, co byśmy zagrali, koleś zawsze by nas sprawdził z tym. Tak, z no pewnie, no wiesz, no, na takie sytuacje w ogóle nie mamy wpływu i to ja, czyli w ogóle tym nie trzeba się przejmować. 10-3 odpuszczam. Tak jest, ja podejrzewam, że, znaczy podejrzewam, no wiem, bo sam zacząłem grać pokera i wiem, że takie sytuacje często na początku denerwują. Znaczy nie, z czasem... Dama 2 odpuszczę. Że... Tak, bo z czasem... Jak gram z tobą akurat podczas treningu, to mnie tak powiem średnio rusza, ale jakbym grał sam, to przyznaję, że pewnie byłaby istotne w zasadzie, kurde, nie? Takie wiesz, nie, koleś parę no, wiesz co, chodzi o to, że jak zobaczysz taką sytuację razy kilka, powiedzmy kilka tysięcy razy, tak? Albo kilkadziesiąt tysięcy razy ci się to zdarzy, bo na przykład są rozegrane pół miliona rozdań, no to już to po prostu w ogóle na tobie nie robi żadnego wrażenia. Odpuszczam, 9-2. Tak jest. No i król 7 też trzeba będzie zrzucić. Wydaje mi się, nie?
Mamy tak. przebicie, nie jest w kolorze, ale tutaj chyba mini rejs trzeba zrobić. Dokładnie. Raz, dwa. Czy są jakieś sytuacje, kiedy jako inicjator zaraz po flopie warto wchodzić więcej niż za pół puli? Tak, jeżeli board jest mokry, czyli umożliwia bardzo dużo drawów, to wtedy lepszym betem jest bet za 3/4 puli, czyli jeżeli na przykład jest flop, dajmy na to dama 10-8 i draw do koloru. Tam wtedy praktycznie każda ręka może mieć jakiś draw, więc trzeba uderzyć trochę mocniej. Wale 10 odpuścić? Tak jest. Generalnie, jeżeli są możliwe draw i do koloru, i do streeta, to warto uderzać mocniej. Za 3/4. Zdecydowanie. To teraz czekam ja na moją parę asów. Jeszcze dzisiaj będzie pierwszy raz chyba, że w ciągu godzinnej sesji nie dostaliśmy. Ale cóż, zdarza się. No ale tak po prostu też wynika, no bo w co mieli rozgrywamy rozdań, może z 200 tutaj. Mhm. Więc nie zawsze dostaniemy te asy. Foldzik, a król gdybyśmy 9. Grali, gdybyśmy grali na 6 stołach przez godzinę, no to byłoby to faktycznie dosyć dziwne. Dobra, król 9 będę grał w takim razie. No, zdecydowanie. Nawet teraz? Tak, będę. A wiesz co? To jest dobra ręka do tego, żeby go przebić do 36. Myślałem, że powiesz, że dobra ręka, żeby skolować. Gdybyśmy mieli na przykład król 10, to by było ok, żeby kolować, ale król 9, król 8 w kolorze w tej sytuacji, czy król 7, chyba bym po prostu przebijał troszkę zbyt słabo raczej, żeby kolować. Chodzi o to, że jak trafisz nawet tą dziewiątkę, to ciężko ci będzie z tą dziewiątką dojść do showdownu, jak on na przykład uderzy 2 albo 3 razy, nie? Więc tak naprawdę grasz tylko królem, więc to trochę za słabo. No i ewentualnie ręką w kolorze. Tak naprawdę blefujemy troszkę w tym wypadku. W tym wypadku zdecydowanie blefujemy. No i odpuścił. Dobra, 6 czy spasujemy. No i król 7 też. W tamtej sytuacji on cię sprawdzi z jakąkolwiek słabszą ręką, na przykład król 5, no za nic w świecie cię nie sprawdził. Nie. Więc zdecydowanie blefujemy. No raczej sprawdzałby tylko same mocne ręce. W tym wypadku tak. Wydaje mi się. Ale ta ręka, wiesz, jest dosyć dobrze grywalna. Często na flopie podłapiesz jakieś tam equity, będziesz miał jakieś auty, kilka backdoor drawów czy coś i będziesz mógł po prostu z tą ręką blefować dalej. Tutaj nic. A, wale 6, też nic. Check fold raczej będzie. A, zdecydowanie. Przydałaby się jeszcze jakaś ładna, ciekawa akcja. No, przydałoby się. Takie zwieńczenie. Zwieńczenie i kolejny przegrany olin. Nawet tak nie mów. Co to potem będzie? Co nas powiedzą sobie ludzie? Będą mówić, że mikrostawki są niedobrze. Nieopłacalne, nie da się. Jak typek z bąblem po 200 rozdaniach przegrywa, a Dałk Polk przegrywa w 18 dniach, to znaczy, że po prostu się nie da. Nie, coś się zmieniło, już się nie da grać tego. Przebijamy 12? Tak jest. Okay. Nie, no tak się trochę podśmiechujemy, naprawdę jest taka, że mikrostawki wymagają bardzo dużo cierpliwości, to jest podstawa. Bardzo dużo cierpliwości, takiej spokojnej gry i starania się poprawienia swojej gry każdego dnia. Tutaj też chyba. Para dwójek, call? Limpujemy? Nie limpujemy nigdy. Nie limpujemy nigdy, a do podbicia trochę za słabo, mówiąc szczerze, na tej pozycji. Czyli fold. Tak. No dobra. Tak więc, wiesz, to, że po prostu nie da się, jak to mówią, nie bardzo żebym zbudowano, tak? Znaczy, słucham, Kraków. Kraków na pewno. Rzym też na pewno. Rzym też na pewno nie od razu zbudowano. Tak jest, no, tam coś z Rzymem i z drogami, bo nie, wszystkie drogami, drogi prowadzą do Rzymu, tak, no, tak. To duże gry w cywilizacji już po prostu. No chyba. A propos, wyszła ostatnio, nie? Nowa część. Tak. Nie wiem, czy sprawdzałeś. Król 4. Odpuszczamy? Odpuszczamy trochę za słabo. Za słabo, dobra. 4-2 też chyba odpuścimy w tym wypadku. Mamy przebicie. Od ready 1-2-3. Tak jest. 9-7, no też nic. 7-3. Tak, ho, ho, ho. Co by tu zagrać? Raczej zagrać. Foldzik. Na pewno nie to. Okej. Okay. Nawet przebicie to jest jakieś... Ja cię kręcę.
Powiedz mi tak z ciekawości, w Polsce się odbywają jakieś turnieje pokerowe? Tak, wiem jaka No jest tak, sytuacja, ale... odbywają się, jasne, tylko że są obłożone bardzo dużym rejkiem, no bo odbywają się w kasynach i No jest właśnie, bo ostatnio coś zdaje chyba się, na... że 25% jest tego rejku. O, a z dama gramy za mini? Zdecydowanie. Bo ostatnio widziałem sporo takich zdjęć chyba na szarkach, czy gdzieś, że tam grają i w ogóle walczą. Znaczy, chyba coś im nie szło, Ale w ale... Polsce? No wydaje mi się właśnie, że to była Polska, bo to hit kasyno czy coś chyba, to mi się wydaje, że to Polskie jest takie... No ale wiesz, Dobra, walet 9 odpuszczę, tak? Tak. Natomiast Wiesz, tu tego chyba będziemy przebijać, ty patrzy raczej call. Call chyba, raczej nie? call, no bo jeżeli przebijemy i ona znowu później przebije, to Raczej będziemy mieli będziemy się stakować tam, no tak. To jest ta sama sytuacja, co już kilkakrotnie wspominałem, że zawsze, gdy zanim przebijesz rywala, zastanów się, co będzie, jak on ponownie przebije. Nie mam No to fajnego... ciekawe. I co teraz? Co byś proponował? Fold? Nie wiem. Nie no, musimy grać, mamy bardzo Nie dużo no, autów. gdzie Bardzo dużo. Trzy Fold? czwarte? No jakie 3/4? Czemu chcesz przebijać? No dobra, kolujemy, tak? No kol, jasne. Chcesz po prostu, masz bardzo dużo autów. Jest No, bardzo nie dużo dobrych siadając. dla ciebie kolejnych kart. I chcesz po prostu do nich dobierać. Jeszcze raz? Możesz to walet 10 w międzyczasie spasować. A z lewej, no tak, będziemy ponownie sprawdzać. Mamy draw do nadsowego koloru i dwie overkarty, więc jak najbardziej. No i nie siadło, no. Nie siadło, no. Ale wiesz, tak naprawdę nadal możemy tą rękę wygrać, jeżeli zagrasz teraz check, bo nie ma sensu plefować. Może się okazać, że ma na przykład as walet, as 10, walet 10. Bo parę waletów. Miał walety, no okej, okay, spoko, ale wiesz, chodzi o to, że tak naprawdę na cały jego zakres przez całe rozdanie mieliśmy bardzo, bardzo wysokie equity. Więc zobacz, no to parę waletów, każda dama, każda... Tak, każda nasza para karta, gubiła tak naprawdę bardzo mocno. Więc Dobra, wiesz. Klucz odpuszczam. Tak jest. Znaczy jego szczęście leżało po prostu w tym, że nie spadła żadna taka karta wyższa od jego pary, nie? W tym momencie, bo nawet gdyby nam nie siadła, to byłoby dla niego takim już... No Znaczy tak, nie to by mógłby nam przebijać, pozwoliło nie? pewnie dobierać za darmo, no bo pewnie by nie obstawił Właśnie. dalej. Dobra, damy 4 spasujemy, Tak jest. nie? W tym wypadku... No wracając do tego tematu, to widziałem, że tam chyba Szark się chwalił po prostu, że no coś tam wrócili do domu, jakiś turniej i wydawało mi się, że to właśnie jest warszawskie jakieś kasyno albo coś takiego. Wiem, że jest bardzo wysoki rejk w Ale on się kasynach. przedstawia, znaczy to wygląda w ten sposób, że to jest od wygranej kwoty, czy... A wiesz co, nawet się nie orientowałem, czy to jest, to czy tak, chyba od wygranej 25%, ale to sprawia, że tak naprawdę granie jest już na starcie już nieopłacalne. Kumam. Bo jak nie wygrasz, to traci 100%, a jak wygrasz, to musisz oddać z tego 25%, więc Zawsze musiałbyś... oddajesz. Właśnie zawsze płacisz. No, dokładnie. Racja. Dobra, As Król będziemy grać. To jest dobry znak na koniec. Tak, jest. Właśnie chyba powoli będziemy odznaczać te blindy. O, tutaj chyba jeszcze dwa rozdania, nie? Na lewym. Tak. Dobra, zobaczymy. Para asów. Dobra. Mamy przebicie. Niewielkie, czyli to jest mini rise, więc koleś może nic nie mieć. To co, 24? Nie no, mocniej. Gdzieś tak 32. Wiesz, to, że on podbije mini rise, to nie znaczy, że nic nie ma. Okay. No, po prostu może tak cały zakres swój podbijać, nie? Więc robimy dokładnie to samo przecież. No tak, racja. Więc... Ale faktycznie nic nie miał. Akurat... Aż tak bym się tym nie sugerował. Tutaj widzę, że jakiś był showdown. 6-3 sobie odpuścimy. Jeszcze jedna ręka na lewym będzie. Natomiast na prawym stole... Jak koleś nie podbije, to będziemy raczej mini-race'em grać, nie? No właśnie często byśmy mogli, ale... Po lewym masz tego gracza, który bardzo dużo przebija i lepiej na niego odpuścić. On jest... Dużo przebija, jest agresywny. Właśnie pytanie, wiesz, czy on jest agresywny po prostu, czy okay. nam raz dobrał dobre ręce dostał, nie? Dobra, czyli odpuszczam, tu robię sit-outa z lewej i też go odpuszczam raczej 10-7, tak nie? Jest. Dobrze. Weź pod uwagę, że dosyć dużo nas przebijał, a jednak na showdownie raz pokazał asy, raz walety, nie? Więc to jest też ta sytuacja, o której chyba mówiłem ostatnio, że niekiedy nam się wydaje, że ktoś nas blefuje i że ma dużo blefów i po prostu jest słaby i tak dalej. A tu asy. Ale my nie mamy na przykład na niego statystyk i po prostu nam się tak tylko wydaje, po prostu dostaje bardzo dużo mocnych rąk i nie musi nas blefować, ani nas próbować wyrzucić z pól. Po prostu ma mocno i go obstawia z tym układem, nie? Czy grałem z tej środkowej pozycji? Gdyby to było w kolorze, super. Czyli nie. Bez koloru, no raczej nie. Nie ma szans, okej. Okay. Na batonie okej, okay. Na batonie to byłaby spoko ręka. Na small blindzie trzeba by się mocno zastanowić, z kim gramy. I ostatnia ręka będą asy. Pragnę zauważyć, że masz twoje vis-a-vis.
Naprzeciwko ciebie siedzi prezydent Stanów Zjednoczonych. Tak, więc witamy pana prezydenta. To nie są przelewki, słuchaj. Ja wszystkich zapraszam w takim razie na BetSafe. Można pograć sobie z Donaldem Trumpem. Z prezydentem, dokładnie. I to jest nawet 82. Donald Trump, więc wiesz. Ich trochę tych prezydentów tutaj musi być. Dobra, odpuszczamy 7-5. Tak jest. Kliknąłem sit out wobec tego przed Big Blindem. Tak jest. I na tym kończymy dzisiaj. Widać nasze wspaniałe myśli gry. Ja mam jeszcze do ciebie pytanie, czy masz jakieś pytania? Jak wygrywać? Bo nie no, ja powiem szczerze, że nie mam jakichś większych pytań. Na pewno jak uda mi się ogarnąć Hada, będę być może jutro coś grał, jakieś sesyjki. Może na streamie nawet gdzieś tam swoim, więc wydaje mi się, że wówczas będę miał opcję pozaznaczania niektórych rodzeń, to wówczas wtedy się do ciebie odezwę pewnie, zapewne. Spoko. Fajnie, bo dzisiaj się dowiedziałem troszkę więcej znowu o tym, jak grać asy, axy takie bez koloru, bo przyznam szczerze, że wcześniej jak grałem sesję, to grałbym takie ręce w stylu podbijanie. Czyli po prostu pewnie dosyć szeroko podbijasz z tym tak, więcej. Tak, tak, często. Tak. Ta... No to jest taka typowa przypadłość, taki odruch można powiedzieć w bardzo wielu graczy, że starają się rozgrywać jak najwięcej tych asów i często popełniają ten błąd, że zbyt dużych rozgrywają, nie? A jednak jest duża różnica między nie wiem, as 5 w kolorze, a na przykład as 7 bez koloru, tak? Okay. No, granie as 7 bez koloru z Under the Gun czy tam z MP często nie jest dobrym pomysłem, a granie as 5 w kolorze praktycznie z każdej pozycji jest dobre. A powiedz mi jeszcze, mam takie pytanie. Teraz mi się urodziło, bo a propos gry preflop, bo coś tam już, wiesz, liznąłem, że tak powiem, jeżeli chodzi o to, żeby nie limpować i tak dalej, i tak dalej. Są czasami sytuacje, że mam naprawdę dobrą rękę, nie? Powiedzmy startową. Jest sytuacja, kiedy koleś po prostu moje przebicie z stylu 12 przebija w stylu, nie wiem, tam 30 parę, nie? No i teraz jak, czy jest jakiś prosty sposób, żeby odróżnić sytuację, w której powinienem to kolnąć od sytuacji, kiedy powinienem to przebijać jeszcze bardziej? Rozumiem, że jeżeli powinna decyzja ta druga, o której wspomniałem, przebijam jeszcze bardziej, to muszą być sytuacje, w której mam naprawdę jakąś mocną parę na ręce? Bo tak, jakby biorę pod uwagę to, że się zestakujemy do olina, tak? No dokładnie, dokładnie. Jeżeli chcesz tą ręką iść na staki, chcesz się stakować i jeżeli on ewentualnie po twoim kolejnym przebiciu wejdzie all-in, to nie będziesz miał z tym problemu, po prostu go sprawdzisz, no to wtedy jak najbardziej możesz przybijać. A jeżeli nie chcesz, no, nie chcesz się stakować, to często lepsze jest sprawdzenie i zobaczenie flopa. Okay, czyli tak jak mieliśmy parę sytuacji tutaj w czasie sesji z Asdama i Asdama raczej prawie nigdy nie chcemy stakować. Właśnie, zazwyczaj na to przybicie sprawdzaliśmy, a w momencie, gdy na przykład mieliśmy dziesiątki i mieliśmy rywala, który ma tylko 50 big blindów w stacku, czyli ma krótki stack, wiedzieliśmy, że możemy to stackować, jeżeli on zagra all-in, więc graliśmy forbet. Czyli, ale jest jakiś, nie wiem, skrót takich rąk, które byśmy grali, chcieli grać all-in? Powiedzmy, że jest zawodnik, inaczej, informacja o tym, że koleś jest słaby sprawia, że jakby zasięg rąk, który chcemy zastakować się z nim jest jakby większy, tak? Czy nie? No tak, tak, tak. Czyli na przykład powiedzmy, jeżeli koleś miałby pół staka i chcielibyśmy zrobić z nim wtedy ten all-in, znaczy powiedzmy, że tam on nas przebije i tak dalej, no nie wiem, to taki as dama w kolorze byśmy grali? Nie, raczej nie, as dama prawie nigdy. Okej, okay, a jakie byśmy dzisiaj... As król i dziesiątki w górę, a jeżeli jest to dobry gracz, albo nie masz o nim informacji, a ma pełny stack, no to raczej damy w górę i as król. Okej, ale as król masz na myśli w kolorze. Czy jest kolor też. Tylko że as król jest taka sprawa, że as król możesz stakować bez problemu w momencie, gdy to ty grasz olina. Czyli na przykład przeciwnik podbija, ty grasz 3-bet, ktoś ci gra 4-bet i ty odpowiednio ten 4-bet grasz olin. To jest spoko. Ale w momencie, gdy ty otwierasz, no, ktoś cię 3-betuje i ty grasz 4-bet, wiedząc, że później on ci może zagrać all-in i ty musiałbyś go sprawdzać, wtedy sprawdzanie tego all-ina z as-król już nie jest takie dobre. Bo jednak masz układ, który nie jest gotowy i który jest mocno bity przez takie ręce jak asy i króle, nie? Okej. Więc sprawdzanie all-inów z as-król nie jest takie fajne, więc jeżeli masz w perspektywie sprawdzenie all-ina z as-król, to jednak lepiej sprawdzić ten 3-bet na początku i Czyli jeżeli chodzi o parę, to oddam w górę na jakiegoś takiego rzeczy jak regularsa, na słabszych zawodników można to od dziesiątek gdzieś, tak? Czy to już zależy? Jak ma pełen stack, to raczej bym walety sugerował. Od walety, jak ma pół staka, to od dziesiątek. Okej.
Ash Król, tak jak mówię, można grać Olin samemu, sprawdzać Oliny lepiej nie, więc mam z perspektywy takie... sprawdzenia Olina, to lepiej jest po prostu sprawdzić przypadek. Okej. A jakiekolwiek na przykład takie ręce stylu od As 10 do, nie wiem, As Valet, As Dama, ale w kolorze, rozumiem, że to no też to wchodzi często, w kokol. Często tak, często to są bardzo dobre ręce, takie właśnie, to są takie standardowe ręce, które się fajnie sprawdza versus 3-bet, czyli przeciwko przebiciu, nie? Kolejnemu. Takie ręce jak As 10 w kolorze, As Valet w kolorze, wszystkie As Damy i właśnie często też to As Król, jeżeli wiesz, że to rywal może ewentualnie później grać Olina, no to chcesz temu zapobiec. Czy to się tyczy też offset? W sensie bez koloru? Rąk? Tak. To znaczy As Dama tak, As Valet offset to już bym uzależnił od pozycji, to samo tyczy się As 10 offset, czy na przykład Król Dama, to bym dość już mocno uzależnił od pozycji. To jest generalnie dosyć rozbudowany temat. Okej. No właśnie ostatnio miałem z tym problemy właśnie, bo o ile budowanie gdzieś tam zwycięskich żetonów nawet szło do pewnego momentu, gdzieś tam na powiedzmy jakichś takich, nazwijmy to zwykłych rękach, to są właśnie momenty, w których wiesz, powiedzmy trzymasz właśnie Król Walet, Król Dama, czy tam w kolorze, czy nie, i właśnie grasz po prostu podbicie za 12 i koleś ci na przykład wyrzuca 40 parę, czy 30 parę jako kolejne przebicie. No i wtedy jest ten moment zastanowienia, nie? Czy ta ręka jest na tyle dobra, żeby, przynajmniej wcześniej miałem takie momenty wahania, czy jest na tyle dobra ręka, żeby sprawdzić, czy jednak może jeszcze spróbować zagrać przebicie na przykład, nie? No dobra, no to czyli sugerujesz sprawdzenie wobec tego, a przebicie tak, grać to już takie zdecydowanie mocnymi jakimiś parami od dam w górę, ewentualnie as króle, nawet offsuit, tak? O ile tak, to my rzucamy Olina. Dobra. Dokładnie. To znowu coś wiem, na razie sobie zostawię. Znaczy inaczej, nie mam więcej póki co pytań, nie chcę też się za bardzo... Jakby małymi kroczkami, o, powiem tak, nie? Tak jest, krok po kroku, step tak. by step. Z każdej sesji coś wynieść trzeba, nie da się wszystkiego naraz nauczyć. Dobra, to ja generalnie tyle ode mnie. Dziękuję ci serdecznie oczywiście za tą sesję. Mam nadzieję, że się widzimy za tydzień, już z Hadem. Tak jest, ja też mam nadzieję, że mnie z Hadem. I co, trzymajcie się wszyscy, dziękujemy za waszą obecność. Jeżeli ktoś z was ma do nas jeszcze jakieś pytania, to zapraszamy na grupę pokerową. Poker, porady i strategie dla początkujących. Już wam ją kopiuję. Zdecydowanie. I słyszymy się z wami za tydzień. Trzymajcie się, to był Bąbel. No i Tybek, trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień o 20 oczywiście, pamiętajcie. Tak jest. Na kanale Poker Break. Cześć.